Witajcie moi kochani bardzo serdecznie na kolejnym naszym magicznym tworzeniu. Tym bardziej tym razem będziemy robić stronę dotyczącą sabatu Samhain i będą to przyporządkowania sabatu, czyli jeżeli chcemy ustawić zioła, chcemy ustawić kamienie, chcemy ustawić jakieś inne ważne rzeczy, ozdobić ołtarz bądź dom odpowiednimi kolorami, użyć odpowiednich ziół czy też kory drzewa, to wszystkie te przyporządkowania nam się bardzo przydadzą, dlatego że taką już bym powiedziała porządną magią zaawansowaną to jest tworzenie własnych rzeczy. I wczoraj robiliśmy, słuchajcie, stronę pierwszą Księgi Cieni, która jest stroną typowo wstępową. Każdy dokument, a taka Księga Cieni jest naszym dokumentem magicznym, powinien być podpisany, więc podpis i co to jest. Również robiliśmy błogosławieństwo księgi, no i ja wam podałam zaklęcie. Prosiłam, jeżeli robicie razem z nami księgę, by zostawić cztery kartki strony na przyporządkowania dla czterech żywiołów. Ja to również sobie tutaj zostawiłam. No i dzisiaj zajmiemy się sabatem Samhain. I słuchajcie, zacznę może nietypowo, bo nie od wypisania rzeczy, tylko od zrobienia szkicu konturu tego, co chciałabym, żeby było takim ozdobnikiem na tej stronie. Tak. Ekipa, widzę, że na TikToku jest. Ja wam powiem, że dlaczego ja jestem teraz na dwóch mediach. Ja już oceniłam wczoraj, da się ściągnąć live'a z TikToka. Wygląda on znacznie lepiej. Także jeżeli macie TikToka, to chodźcie tutaj do mnie na TikToka. Tu jednym okiem jestem w stanie zerknąć. Tak sobie to ustawiłam. Natomiast nie chciałabym, żeby mi TikTok coś przerwał, a live tutaj na tym moim komputerze to zapisy będzie miał świetne. No i słuchajcie, pierwsza rzecz, już ściągamy bransuletki, bo przeszkadzają w pisaniu. Ty już sobie przygotowałeś, tak? Tak, ja jestem. A, i chciałabym jeszcze, zanim zaczniemy sobie to robić i wypisywać te rzeczy, powiedzieć, że następnym razem, nie wiem kiedy, będziemy robić zaklęcie na Samhain. Ja tu wyliczyłam, że ono ma 20 wersów. Słuchajcie, ja sobie umieszczę po 10 na każdej stronie, natomiast też sobie zrobiłam taki kawałek ozdobnikowy. I może faktycznie ja pominę te ozdobniki, słuchajcie, tylko zaczniemy wpisać te. Bo ja i tak tutaj się zmieszczę, więc nie będzie problemu. Słuchajcie, myślę, że możemy zacząć sobie od kolorów, które są właściwe dla sabatu Samhain. Będziemy sobie razem wypisywać pewne rzeczy, czyli ja sobie napiszę kolory. Cześć, cześć dziewczyny i tu i tu. Witajcie wszyscy, tak. I teraz tak, jest to kolor brązowy. Z czym wam się w magii kojarzy brązowy? Znaczy tak, że magia zwierząt to na pewno, ale to jest właśnie często też uzdrowienie, jako że jest to kolor ziemi. Samhain jest sabatem, który jest sabatem dotyczącym tego cyklu śmierci i umierania. To są nasze przecież dziady. Z naturą, z korzeniami, z magią ziemi generalnie, tak? Czyli mamy tutaj kolor brązowy. Tak, może wy widzicie w ogóle, że ja ołtarze mam zazwyczaj zgodnie z sezonem ubrane, więc tak. Na pewno czarny, no tak jak nam się kojarzy Halloween, no nie? Zastanawiam się, Dorotka, czy byś nie włączyła światła, bo ja na jednym świetle działam, tak widzę. Tak, znowu będzie kamera wirować, a tak na YouTubie ci w tej chwili nie świruje kamera. Ale nic nie widzę. A, ty nie widzisz. Ja nie widzę. Również kolor pomarańczowy, tak jak wszystkie dynie, Halloweeny. Czy może roletę otworzyć? No, spróbuj. Kombinuj, dziewczyno. Pomarańczowy. Również, no pomarańczowy to jest radość, ognisko, tak, ogień, oczyszczenie, transformacja. Kolor srebrny.
Lepiej? Mi tak, nie wiem, czy nie, gorzej mi, bo mi w oczy daje teraz słońce, także nie ma tutaj dobrego wyjścia, słuchajcie. No ale to nie jest studio filmowe, tylko wiadomo. Kolor srebrny, kolor szary. Zapal może u góry będzie i kolor żółty. Czyli mamy takie jesieniarskie kolory. Teraz stanowczo widzę. Mam nadzieję, że kamera nie będzie skakać. Mam nadzieję, że wy również widzicie. Powiedzcie, kochani, kto ze mną robi? Doberek, w sensie, doberek. Tak, ty robisz teraz na środku napis, czy naokoło? Ja sobie zrobiłam napis i naokoło będę zmieszczać przyporządkowania, słuchajcie. Kolejnym takim przyporządkowaniem, które jest ważne, to są zioła. Potem to wyróżnimy kolorami, to też będzie inaczej wyglądało. I tak, generalnie bylica. Zioło, które spalane bardzo pomaga we wglądach, w medytacjach i we wróżeniu. Słuchajcie, czosnek. Mam takie świetne, proste zaklęcie dla was przygotowane, ochronne z czosnkiem, tylko muszę jeszcze nagrać film, słuchajcie. Naprawdę bardzo pięknie do zrobienia i prosta sprawa. No i to jest właśnie oczyszczenie, ochrona przed wąpierzami, chroni. Krwawnik. Mirra. Słuchajcie, tu już wiadomo też, jakich kadzideł używać, no nie? Także piołun. Rozmaryn. Szałwia. Potem możemy sobie porobić jakieś dymki, tabelki, także tak. Ania mówi, ja nie robię w pracy, jestem. No, tak to jest. Drzewa. Drzewa są trzy, czyli mi się tutaj raz, dwa, trzy swobodnie zmieszczą. Dobra. Ania, ci powiem, że ja w tajemnicy też. Drzewa. Mamy cedr. Tutaj możemy posługiwać się korą, wizerunkiem. Leszczyna. To właśnie jest na wszelkiego rodzaju dobrobyt, szczęście. Jeżeli tam gdzieś u was jest w okolicy, to też można wykorzystać. I szalej, to jest bardzo trująca roślina. Ale przyporządkowana do tegoż sabatu. Możemy teraz zająć się kwiatami. Kwiaty będą trzy, raz, dwa, trzy, więc zmieszczą mi się tutaj. Aksamitka. Aksamitki jeszcze są, prawda? One bardzo wytrzymują temperatury. O ile nie mylę kwiatów, znacie moje tendencje. Aksamitka. Chryzantema oczywiście. No to jest czyste, stricte przyporządkowanie, prawda? I nagietek. O, uwielbiam nagietki. O, to tak do wykorzystania. Teraz wam policzę, ile jest kryształów i kamieni. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. To musimy się odsunąć troszeczkę. No, a tutaj się zmieszczą, tak? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Zmieszczą się. Żeby nie było. A możecie polajkować, tak. I mamy tak. Gagat. Takie strony są w Księdze Cieni bardzo... wiecie, czego nie zrobiliśmy? No. Dobra, weźmy, nie zapaliliśmy świecy do działań. I tak, znaczy ja bym wam pokazała, że u mnie się świec pali, ale nie będę ruszać telefonu, więc u mnie to jakby... Cały czas i tak coś płonie, ognisko i szum oknieje, ale ważna rzecz przeca.
Gagat jest takim kamieniem wróżebnym, ochronnym. Kamień księżycowy. Kamień księżycowy. Kamień księżycowy jest żeński, jest kamieniem bogini. Z kolei karneol. Wzmacnia nam czakrę drugą i trzecią, pierwszą i drugą. Tą drugą bardzo mocno jest witalność, zdrowotność, seksualność. Mamy obsydian. I mamy onyks, ale z tego kamienia nie radzę wszystkim korzystać. Nie wiem, czy ja już nagrałam coś o onyksie, czy nie, ale trzeba uważać. No i słuchajcie, metale, słuchajcie, tak jak był kolor srebrny, ja sobie może metale tutaj dam. Srebro. W metalach srebro z czym nam się kojarzy? Z legendami. Kojarzy nam się z nabojami dla tych, żeby zabić te wilkołaki, nie? No, czyli mamy ochronne i ta zasłona między światami jest najcieńsza i tu się dzieje, słuchajcie, ale również żelazo. Żelazo jest bardzo ochronne, prawdziwe. Jeżeli macie jakieś po babciach prawdziwe żelazne rzeczy, to naprawdę wiedźmy boją się żelaza, tak? Onegdaj mówili, więc tak jest. Słuchajcie, zwierzątka, czym możemy ozdabiać? A teraz do was się pytam, z czym wam się Halloween kojarzy, tak? Samhain, z jakie zwierzęta? No. Zobaczę, czy na YouTubach ktoś odpowiada. Ja sobie tu patrzę, to może sobie zobaczyć, bo tu mam podgląd, a tu mam na Tingtonga podgląd, także bardzo fajnie. Jakie zwierzęta kojarzą wam się z Halloween, słuchajcie? Pająki, czarne koty, kruki, sowy, nocne ptaki, tak po prostu. Czarny czyli kot, mamy sowy, pająki. Nie przyozdabiacie swoich domów. Najwyższy czas zacząć. Sowy, pająki, o nietoperze, kot czarny, dokładnie. Czarny kot, nietoperz. Kruk. Kruk jest ptakiem Odyna, czyli tak naprawdę nośnikiem informacji. W tej celtyckiej mitologii jest poświęcony Morrigan. Ona jest przedstawiona jako piękna kobieta z krukami bardzo często. Też uważano, że wszelkie dusze przejawiają się w ciałach kruków. Pająki z wszelkimi mitologicznymi przątkami losu. Erynie, u nas były te u Słowian. Norny to na Celtów. O matko, no widzicie jak to czasem wypada, ale wszelkie przątki losu to pająki. Sowy, mądrość bogini Atena to na pewno znamy z podstawówki. No a czarne koty ewidentnie są kojarzone z czarownicami i w ogóle nie ma bata, że nie. Nietoperki. Tak. Nietoperki, tak. Nietoperze, pająki, super, że tutaj ze mną odpowiadacie. Dobrze, słuchajcie, pokarmy. My będziemy robić to już na Instagramie albo na YouTubie gotowanie ciastka dla przodków i właśnie będą w kształcie dyni. I słuchajcie, właśnie dynie, tak? Dynie. Jabłka. Ten zapach tego cynamonu, no nie cynamon. Nie wiadomo, czy to do ziół, czy do przypraw dać, słuchajcie, czy do jedzenia. Orzechy.
I co robimy najczęściej? Przetwory i kiszonki. Kiszonki i przetwory. Lecho. Tak kiedyś żyto. Żyli ludzie zgodnie z porą roku i to wszystko ma swoje super odzwierciedlenie. No i właśnie takie zapachy, kadzidła, bo to ciężko, tu sobie to umieszczę. Ting tong widzi, widzi. Jest taki zwyczaj, jak gdyby podawany w tych takich bardzo bezpiecznych przepisach magicznych, żeby wdmuchnąć pierwszego dnia miesiąca. Oczywiście jest to dzień umowny, bo kalendarz od kiedy istnieje, jest 1000 kalendarzy, gregoriański na juliański, lalala, ale umowna data pierwszego dnia miesiąca, w tym egregorze istniejemy. Wdmuchujemy cynamon do domu. I rozsypujemy sól przed progiem, co daje bogactwo i jednocześnie ochronę, tak? Więc można to zastosować. A te dynie z ciasta francuskiego, to można właśnie dodać laseczkę cynamonu jako tą taką, wiecie, do dyńki. O. No, cośkę. Dobrze. Zapachy, kadzidła, no w każdym razie tak, cynamon na pewno. Miód, goździki, tytoń. I my będziemy robić sobie na kanale laleczkę Samhain, gdzie właśnie będzie potrzebny tytoń, bo to jest piękna ofiara dla przodków. Mirra, żywica, sosna. Tych igieł leci, można zrobić miotełki z igieł sosnowych, też bardzo ładnie wyglądają. Symbole Samhain. Gdzie tu polecić tak jakoś o symbole? Czaszki. Kocioł. Każda wiedźma swój kocioł ma, no nie? I miotły. Miotła. Teraz w piątek o 19 na kanale YouTube będziemy wykonywać miotłę ochronną i wieniec. Ja będę robić wieniec plus miotłę, natomiast będziemy wykonywać miotłę, żeby właśnie w tą estetykę naszych działań magicznych wejść. Tak jeszcze sprawdzam tutaj, co byśmy mogli sobie, oczywiście bogów, boginie zaraz wam może podam, chociaż tak po trzech, ale co my jeszcze, zioła już mamy, mamy, szałwia mamy, drzewa mamy, kwiaty mamy, kryształy, kamienie mamy, metale mamy, zwierzęta są, zapachy, kadzidła są. Tak powiem, nie będę tego zapisywać, bo to w różnych opracowaniach jest różnie pokazane. Karty Tarota przyporządkowane do sabatu Samhain. Mówi się, że kapłanka koło fortuny i śmierci. Ja osobiście optuję nazywać rzeczy po imieniu i jedynie śmierć. To tak. Aktywności, bo to jest fajna rzecz. Aktywności. Tak, na pewno seanse wszelkiego rodzaju, bo wtedy zasłona między światami jest najcieńsza. Ogniska, dużo ognia. Uczty, na których gromadzili się żywi i zmarli. Światła. Wiecie, świece, światła, lampiony w dyniach. Cukierek albo psikus. To też jest tradycja. Lampiony,
z dyni. Wróżby. Ciastka dla zmarłych. Cukrowe czaszki. Jako ofiarę zostawiano je kiedyś na grobach. Dobra, to teraz weźmiemy się może za boginię. Boginie i bogowie są mniej ważni, bo to jakby już w głębszej magii celebracyjnej wykorzystywane, ale no podaję, bo może ktoś tutaj w różnych aspektach to się może przydać. Demeter, znamy mit. Hekate, dzierżycielka kluczy. Pilnowaczka bramy, Inanna, Izyda, Kali, Lilit, Morrigan z tymi krukami, Persefona, Demeter to tak. To jest oczywiście mnóstwo, bo są bogijskie, walijskie, tak? A przede wszystkim z bogów Rogaty Bóg i Ozyrys, też pilnowacz tamtej strony, tak? To mamy tutaj do takiej głębszej celebracji. Jeżeli chodzi o takie działania magiczne, tak, to można otwierać wszelkiego rodzaju drogi, czyli otwieranie dróg. Znaczy nie będziemy się wgłębiać w to, że można wtedy też portale pootwierać. I różne rzeczy, więc na tym się trzeba znać. Otwieranie dróg, uzdrawianie. Uzdrawianie, uwalnianie więzów. Wszelkie sprawy rodowe, czyli uwalnianie kodów, matryc, dziedziczeń. Cóż tam jeszcze? Ochrona. Przez kilka lat na pudełkowym rytuale wykonywaliśmy z patyków i sznurka. Taki ochronny symbol właśnie z Samhain. Bardzo fajny, więc tak. Jak nazwać błogosławieństwo rodu? No tak nazwiemy, bo to chodzi o to takie uwielbienie przodków, tak? Błogosławieństwo. I wszelkie czary, magia i wszystko, co jest właśnie takie bardzo magiczne, to w ten czas bardzo mocno wychodzi. No i myślę, że tyle tych aktywności jako spisu wiedzy stanowczo wystarcza. Teraz zajmiemy się
wykończeniówką. Ja z Wami troszeczkę tą wykończeniówkę będę robiła. Tak jak mówię, sobie zawsze staram się zaplanować. Znaczy, jak ja w swojej księdze cieni piszę, to zawsze zaplanować to wcale tak nie wygląda. Ale jak już chcę Wam coś pokazać, to mam sobie zdeczka zaplanowane. I na środku właśnie pomyślałam, że zrobię takimi ozdobnym jakim liternictwem słowo Samhain. Jak widzicie, mam tutaj mnóstwo ołówka, bo napisać S, które będzie w miarę równe, tam już inne litery to są zawsze jakieś prostsze, ale nie wiem, zawsze mam problem z S-em. Ja zrobiłam coś takiego. Strasznie, ale jest. Fajnie. Ozdoby są ten, a na dobrze no, robię. Można, wiecie, dużo czaszek. Spróbuję znaleźć gumkę. Właśnie teraz intensywnie. Teraz następuje ta fajna część, czyli se ozdabiamy. I oczywiście już nie wiadomo, gdzie co mam. No, muszę wszystko wyjąć. Długofi, żelazny. Miałeś taką ciemną, nie? Miałam taką ciemną i właśnie się śmieję. Najśmieszniejsze, że wszystko w tym domu jest i założy się, że gumka jest tylko jedna. Ale bo to ja przecież... mam jeszcze. Tak? To super, bo ja mam ją... znalazłam. Jest? Co naprawdę. Jeden cyrkiel, jedna gumka, a dom... Te gumki są dobre i bardzo dobre marzą, nie? Te ołówki. Nasze przynajmniej. Moja jest dobra. Moja Bambino jest mam. A ja mam... też to samo. No, to samo, tylko że jasno. Moja gumka jest za jakim na szpilki przy okazji. I tutaj ja sobie zrobiłam, widzicie, tak trochę kieł. Tak trochę, wiecie, żeby to tak samhainowo było, no nie? I na jutro. Na jutro to może nie. Ale no może na czwartek, to mamy dużo do zrobienia. To przygotujcie sobie następną stronę samhainową, która właśnie będzie 20 wersów potrzebujemy, bo ja już rozpisałam to zaklęcie. No i po przyporządkowaniach rytuał Samhain, który będziemy robić w tym roku, będzie opisany w naszych księgach cieni, prawda? Tak powinno być. Tak powinno być. Wszystko zgodne z rzemiosłem, słuchajcie. Z poprzedniej księgi cieni Ting Tong ma wersję skróconą, bo jak ściągnę live'a, to na Ting Tongu mogę umieścić tylko do godziny. Natomiast wszystko jest w pięknej formie, nagrane na YouTubach. Joanna Wiśniewska-Wróżka, także zapraszam. Będę Wam tutaj przypominać przy tym malowaniu, że w piątek o 19 miotłę czynimy. Potrzebne patyki, włóczki, sznurki, tiul. Bo, ty dałaś nie wiem. Szkoła, nie? Ogłoszenie o tym? Pewnie nie. Aha. Czyli kto wie, ten wie. Na Instagramie było. Tak, tutaj sobie wymalowałam dynię z boku, jako też jeden z czego? No wiecie co? Z roślin samhainowych, nie? No. Dynie. W ogóle ta symbolika Samhain jest taka fajna, że aż się chce wszystko robić. Wszystkie pająki, to naprawdę jest Season of the Witch. Wszystko chce się czynić i robić i naprawdę. Muszę jeszcze jedną rzecz zrobić, jak skończę. Mówię tak, ludzie oglądają, jak z drapki ktoś zdrapuje, to i chyba z nami poczynią i pooglądają, jak się księgę cieni coś tam maluje, nie? Ma to sens? Powinien mieć sens. Też jak jest. Chyba. Znaczy dla mnie ma, i tak bym robiła, i tak bym coś robiła. Bo prawdziwa wiedźma to czyniąca wiedźma. Nie. Widzimy dynię, nawet widzimy trochę dynię, super. Także możecie sobie i właśnie a propos tej pierwszej strony, tych pierwszych naszych stron, to myśmy już właśnie na YouTubie są i na TikToku również są.
żeby nie było. Można sobie uzupełnić błogosławieństwo księgi i można sobie uzupełnić pierwszą stronę. Oczywiście wszystko w swojej estetyce, po swojemu, to jest wasza księga cieni. Ja robię całkiem po swojemu, tylko wam zaklęcia, czy właśnie jakieś takie rzeczy wiedzowe, to bardzo chętnie. I motywuję, ale rzeczy wiedzowe i mniej wiedzowe i bardziej wiedzowe właśnie wam podaję. To miała być świeca, nawet chyba wyszło. To jest tak. Pamiętać o zmazywaniu ołówka normalnie, bo ja nigdy nie zmazuję. A potem wszystko widać. Pytanie, z czego się robi w tym domu kurz? Z ołówka. I przyporządkowania Samhain. Ja sobie wybrałam taki blady, w sensie krwisty. Krwisty czcionek. No bo przecież, no jak żeby inaczej. Wow, jak masz piękne tam te dyńki, wow. Nie są liście na kleje z wianuszka. No, możecie robić. Ale też. Właśnie tutaj jest tak, że osoby, które na przykład nie malują, to u nas na grupie sobie na przykład kleją albo sobie po prostu wypisują. A wiecie co, razem siedzimy. Po angielsku już się kapnęłam, to słowo to jest korespondens. Dorota, z czego się zdumna jestem jeszcze? Jestem dumna, że zrobiłam taki napis. Wiesz, gdzie wezmę zeszyt i sobie będę uzupełniać, nie? Wiem. W tajnym, przez poufne miejscu bunkrowym. Przyporządkowania. To jeszcze krople krwi można dodać, bo w chynot. Kto bogatemu zabroni? Już blady Mary normalnie. Myślę, że to będzie fajne, fajne. Także wiecie, aktywnie jakby ktoś nowy przypadkiem trafił. Wczoraj w ogóle było jakieś 1000 odtworzeń. Ja wiem, że to było wszystko przeleciane przy tym, no, przy tym naszym TikToku, ale i tak byłam zaskoczona z lekutka. To jakby ktoś tak wpadł, to na kanale Joanna Wiśniewska Wróżka dużo jest działań, które robimy najbliższe. Znaczy najbliższe to dzisiaj 21 w ogóle, ale to już jest ciąg rytualny 12-dniowy, więc już tak średnio zapraszam. Natomiast na pewno zapraszam na 19. Pięknie. Nie, bez przygotowania i noko. Dorota bez przygotowania i noko. Właściwie ja też bez przygotowania i noko, ale... Ale... Bierę czerwony, bo jako, że ma być blada Mary normalnie, i krwiście, to słuchajcie, robimy to po prostu w aspekcie czerwoności wszelakiej, no nie? W chynot. Wszystkie te... Będzie krwiście. Znaczy mam w ogóle jedną księgę, która jest czarno-biała, też ją lubię. Mam jedną, która jest bardziej kredkami, też ją lubię. Sporo rzeczy
lubisz. Lubię. Ale kolory czasem też lubię i to takie o wszystko, widzicie. A mamy nasze Samhainy, przynajmniej zrobione z przyporządkowaniami, zacnie. Ja bym nawet grubszy ten napis poprawiła, ale to chyba przy Samhainie bardziej się sprawdzi. Na grubiej poprawię, bo jak damy dużo czerwonego, to ten czarny się zniweluje, ale najpierw zrobię czerwonym, a potem poprawię jeszcze czarnym. Będzie mrocznie. A w jednej księdze to mam w ogóle czaszki. Myślałam, że mam sarenki, a nie mam. Masz sarenek. Ja mam tam całą pufę naklejek. Bardzo ładne. To można sobie przykleić. Już wiem, po co idzie dziś do krzoma. Nie, nie chodź do krzoma, idź do mojej pufy. W mojej pufie jest naklejków jak mrówków po prostu, tylko podklejaj je klejem, od razu mówię. Bo się odklejają akrzynowe naklejki. Mają fajne wzory. Koliczek to przy Samhainie może być, nie? Może być. Bo wiem, że gdzieś miałam właśnie Samhainowe typowo. A tylko mi się przypomniało, gdzie mam to. Czy w ogóle na TikToku aktywności jakieś występują, czy sobie tak siedzimy? Już widać, że Justyna pisze, już widać, że pięknie będzie. I ktoś się pytał, jaką masz wilgotność. Nie mam stacji barometrycznej, nawet nie mam tego, temperatury, także no niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Temperaturę sprawdzam w aplikacjach, bardzo często pogodowych, dosyć dobre, ale myślę, że i wilgotność w aplikacji pogodowej dałoby radę sprawdzić. Też pozdrawiam. Dyplomacja wyćwiczona, level master po prostu, nie? Po prostu jestem z siebie dumna. On tutaj na komputerze mi tylko pisze słonecznie, no nie ma tej wilgotności. Niestety. Zaraz mi coś trafi, zmiana nozeczka. Czasem jak jest za cienki ten pędzel do za dużej objętości musi nastąpić, słuchajcie, zmiana mazaczka. Tylko teraz gdzie czerwony, gdzie pomarańczowy, już TikToka zakrywam. O. Do sztuk precyzyjnych precyzja, do nieprecyzyjnych wielkość główki, jakkolwiek to nie zabrzmi przed 22. To przez tę wilgotność, naprawdę. Tak, pani Justynku. Co tam? Nie, tu pani pisze, ja nie wiedziałam, że pani jest na TikToku, ja przypadkiem trafiłam. Jest, długo. Ja długo jestem, tak, i mam dwa konta, jedno na którym tylko są przesłania karta, drugie na którym jest wszystko. Z czasem jak mi się tam liczba widzów lekutko przeniesie, co horoskopy oglądają, to tu będzie bardziej magiczno-prywatne, a tam po prostu horoskopowe, ale że tak powiem, oczywiście, że jestem, gdzie mnie nie ma, lodówkę otworzysz, kochana, to ja. No ale to po prostu ja to akurat bym się udusiła, jakbym czegoś nie robiła, więc przepraszam, że ciągle jestem. Ej, gorąco się zrobiło, nie? Jest ciepło. Przy czym chyba nie jest ciepło generalnie, ale mam wrażenie, że bo my tu mamy nasłonecznione akurat taras. Po prostu jak jest słonecznie, to i tak, to długo zajmuje. No nie da się tego zrobić w przyspieszeniu. Nie chcę powylatać za granicę, ale mam nadzieję, że wam się nie nudzi. Jakbyście mieli jakieś pytania a propos Samhain, czy w ogóle jakieś tamto... A tu też pani karty kładzie? Nie. Nie, ja tu kart nie kładę. Nie lubię się rozdrabniać na 300 mediów.
Karty kładę na YouTubach. Wieczór z wróżką, zapraszam serdecznie. W ogóle podziwiam osoby, które kładą karty na TikToku, zważywszy na specyfikę tego medium i to, że na przykład jak to ogarnąć? No nie, ja to mam ogarnięte. Wpłacacie normalnie na konto firmowe 10 zł za pytanie, odpowiedź w filmie, zegar na wizji, wszystko można znaleźć. Nie trzeba wysłuchiwać programu, to jest wszystko zorganizowane, no lata praktyki. Natomiast tutaj latają jakieś jednorożce, jakieś kapelusze, serduszka, kwiotki, diamenty. Jakieś w ogóle tam, jakbyście ten mogli trochę polajkować, może coś się wybije, to dzięki bardzo. A w ogóle to prowadząc firmę w tych polskich warunkach i oddając 70% YouTube'owi za jakieś tam, nie wiem, coś. TikTokowi, przepraszam. To wiecie co? Ja jestem za stara wiedźma na takie bo to już układy. Na takie układy. To nie wiem, jak ktoś ma lat 13, nie ma zarejestrowanej firmy i nie wiem, nie wie, czy to będzie robił, to jest takie hop-siup, okej. Ale tak, to ja się wolę z wami pobawić malowankami, troszkę wiedzy przekazać, coś wspólnie poczynić. Wiem, że fajniej by było wieczorami, ale tak jak mówię, już ciężko coś wcisnąć w te wieczory po prostu. I YouTube niech zostanie platformą dla mnie, haha, hihi, hej, że hola. Trochę zabawy, trochę rowerka albo innych wycieczek. A zalisz, nie? No. Także to już jest niestety nie moje hobby, tylko moja praca, która jest moim hobby jednocześnie. Więc też na rzeczy stricte zarobkowe trzeba tam 2 do 2 umieć dodać. No. To tak samo jak teraz na Andrzejki już się zaczynają propozycje, wiecie. Ja mam takich bardzo fajnych znajomych, znajomych ze współpracy, to nie są moi koledzy czy koleżanki, ale znajomy ze współpracy właśnie w dworze w Żytnie. Ja tam z rzędu jeździłam na Andrzejki, ale powiem wam, że ta, no wiadomo jak to Andrzejki, no umówmy się, tam zabawa, alkohol, haha, hihi, hej, że hola, ja w tym roku po prostu odmówiłam. Dlatego, że bardziej cenię jakby swój taki spokój, nie wiem, coś. Nie jest warta skórka wyprawki, tak to powiem, tego takiego całego hałasu Harmidru, piękne miejsce, w Parku Narodowym, tak, rewelacje, ludzie przecudowni. Jakbyście chcieli kiedyś, wiecie, zwiedzić, tak, odwiedzić, polecam bardzo mocno dwór w Żytnie. Piękna złota jesień, tak? No, kiedyś była nawet piękna złota zima, bo już w śniegu wylądowano, różnie bywa. I mówię, współpraca cudowna, ale w tym roku odmówiłam, bo po prostu, jak pomyślałam, słuchajcie, że mam całą noc jechać, wyjechać, przyjechać, mam tam często pokój. Zielonego? Mam dużo zielonego. Pokój zapewniali, w ogóle było fajnie. No nie. Dlatego TikTok, jeżeli chodzi nawet o takie sprawy zarobkowania czy cokolwiek, to podziękuję. Tutaj pani ja posiedzę. Ładnie dziękuję. Dużo się pani od pani dowiedziałam. O wahadełku z YouTube'a. Dziękuję tak. Za tą wiedzę. Proszę bardzo. No, staram się przemycać. Co prawda, złote czasy YouTube'a już minęły, a to też, słuchajcie, cała historia. Pamiętam, jak byłam w telewizji i zaczęłam robić YouTube'a, to się strasznie ze mnie śmiali, że telewizję w domu uprawiam, nie? A potem, jak już te wszystkie wróże zaczęły wchodzić na YouTube'a, to ja miałam dużą dozę satysfakcji pod tytułem a jednak wyczucie klimatu, intuicja i różne inne ważne rzeczy. A teraz już czasy złote YouTube'a się skończyły, natomiast ja YouTube'a bardzo doceniam za to, że mogę zdobyć i utrzymać specyficznego klienta, czyli takiego, który lubi słuchać rzeczy dłuższych, lubi się zatrzymać,
nie lubi wszystko w przyspieszonym tempie, za 5 minut zapomnę i jestem marionetką. Trochę foliarstwa, trochę płaskoziemstwa, dłuższe tematy, fajniejsze spotkania, ciekawsze rozmowy, więc dla mnie ta platforma jest właśnie takim miejscem spotkania. Ją uwielbiam. Natomiast, no widzicie, no na TikToku da się zrobić live'a, może nawet dobrze, bo on potem lepiej wygląda na tym YouTubie niż ten przesył z tego YouTuba. To sobie tam ściągnę i pewnie umieszczę. Ale ja właśnie cenię już, chyba to starość się może nazywać, albo... No starość to mi nie grozi, bo to wiecznie pierdyknięte, to raczej nie, ale to może się nazywać jakiś... Mądrość może bardziej, że właśnie taki widz, który jest, umie się zatrzymać, przeanalizować, chce posłuchać i zakolegować się z kimś, kto tutaj pewne rzeczy przewodzi, z kimś, kto tutaj pewnych rzeczy może nauczyć, bo sam się nauczył przekazać. Jednocześnie również na pewnych rzeczach zarabia, bo żyjemy w świecie fizycznym i materii i tak to działa. A to trudno, żebym chodziła do kopalni w momencie, kiedy mogę mieć takie zajęcie, które uwielbiam. Prawda? Więc takie rzeczy tak. A no TikTok jest fajny dla mnie, nawet jako platforma. Wiecie, znalazłam czy na TikToku, czy na tym, to nawet te ciastki dla przodków w takiej dosyć ciekawej formie wam powiem. Więc naprawdę nie neguję, nie neguję. Aczkolwiek na pewno nie do pracy i płacy. O! Platforma bawej do zabawy, to na pewno. Dobra, teraz jedziemy ze z pomarańczowym i ze z żółtym. Ja mam pomarańczowy, jak chcesz? Ja mam pomarańczowy. Aha, bo też mam taki. Zabrałaś mi jakieś pomarańczowe? No to chcę dwa pomarańczowe, bo tu mam ciemny, to czerwony był. Matko Bosko. Albo zobaczymy, który jest ciemniejszy. Jak zwykle jest dylematy. Będziemy dynie, słuchajcie, rozgruzować. Cześć, Agnieszka. Witajcie. Zobaczymy, które... Nie lubię słowo YouTube. No, ja lubię YouTube. Zwolę YouTube. Są bardzo tak podobne, że no, to nie ma żadnego znaczenia. Wiecie, ile potem jest składania tego? Wiecie, jak to wygląda na backstage'u? Nie chcecie wiedzieć, wierzcie mi. Ale nic to. Zabawa z wami jest przednia. I love it, I love it, I love it. Reklama. Na YouTubie reklama? No, widzicie, rączki na stole, a tu reklama włazi. No. Kiedyś było dobrze, bo można było po filmie ustawić reklama. Teraz, tak, teraz już na żywo. Guzik. No i teraz to tam reklama, no nie? Jak rytuał jest. Taka reklama, no nie, to taki rozpraszacz, no ale też wyżej własnego tyłka się nie podskoczy czasem. O. Piękny jesteś pomarańczowy. Tu używam Faber-Castell chyba, nie, Kredu. Z tego, z Empiku Empika. A to nie są Faber-Castell? A Faber-Castell są te. Też są dobre. A to ostatnio pani mi zadała pytania o kredki. I teraz tak, ja z kredkami to faktycznie rzadko już teraz maluję. I z kredkami jest tak, że to specyficznie, bo jak jest papier w takiej jednej księdze cieni, to tam przyjmują się kredki świetnie. Natomiast w całej reszcie różnie i to mówię o tych zakrzona. Ale mam też kredki Faber-Castell i one też w miarę są, wiecie, jakość, cena tam. No ja rysownikiem nie zostanę, więc nie będę kupowała za miliony monet, bo to się kompletnie mija z celem. Ale dobre są. No nie są złe. A mazaki uważam są świetne w ogóle. Także tak, czy to Kredu, czy ja właściwie kupuję zawsze zazwyczaj brush peny, bo akurat te Faber-Castell mam. Ja to już się też boję spojrzeć, bo to jest cienki papier. No przebija. Ty masz gruby. Tobie to wierz mi, że ja pastelami malowałam, farbą i jeszcze kładłam na to tusze. Nic nie przebija na ten papier, co ty masz. To jest po prostu Bristol. Jeszcze postarzany. Bo mamy takie też księgi kupione, wiecie, pod zamówienie. Takie A3 i jak się walnie na ten ołtarz, to po prostu klękajcie narody. To wszystkie gasną, świeczki. No, świeczki wszystkie gasną, dokładnie. Także tak. Fajne, mają dwie różne końcówki, podoba mi się to.
Mazaki? Tak, te choberka, sterki, czy tam to, co tutaj wzięłam. Można zamówić jakiś duży zestaw kolorystyczny gdzieś kiedyś, bo no, zawsze tych kolorów to brakuje. Jak potrzebujesz precyzji, to masz ten cieniutki, tak. A tutaj ten, jak chcesz tutaj po prostu sobie wypełniać, to sobie bierzesz tą drugą końcówkę. Fajne są i one są wodne. Aczkolwiek widzę, że na tym wszystko przysiąka, ale mi nie. Wiecie co, ja mam tyle tych ksiąg zrobionych, że kolejna nie musi być naprawdę idealna. Już się oduczyłam tych idealnych rzeczy. Naprawdę. Nie ma idealnych związków, idealnych samochodów, idealnych domów i idealnych ksiąg cieni. Nie. Witam serdecznie, pozdrawiam z Ule UK. Nie wiem, czy dobrze powiedzieć. Pozdrawiam. Ach, tutaj mam jeszcze znajomych, którzy robią live'a chyba. Dobra, nieważne, bo ja się na TikToku nie chcę nawet znać, tak wam powiem. W takim sensie, że lot to mi to... to jakieś bitwy są, coś tam. O nie, nienawidzę tego. Ja tu jestem, żeby zrobić księgę cieni. Księgę cieni, więc nawet mam, że tak powiem, głowę skupioną przed nosem w zeszycie. Także przepraszam, nie widzę, ale tak. Będziemy sobie takie od czasu do czasu robić wejściówki. Nawet nie wiem, czy bardzo da się zapisać live, czy niekoniecznie. Damy sobie radę. To mam takie, trochę się śmieję, prymitywne malowanie jak czterolatek, tak? Nie zrobię płomienia świecy żółto-pomarańczowego, czerwonego. Ale ja wam mówiłam, cieniowanie nie jest moją mocną stroną. Ja nie muszę. Już jestem za stara, żeby się rzeczami przejmować pewnymi. Lubię to, robię. I taką postawę polecam, w jakimkolwiek wieku jesteście, z tego względu, że potem się okazuje, że pół życia człowiek zmarnował, że się zastanawiał, co kto pomyśli, albo w ogóle, jak zostanie odebrana. Tak naprawdę ludzie idą, odbiorą, przejdą dalej, nic się nie zadziewa, a my siedzimy w swoich lękach. Bez sensu, także rób ta, co chce ta, nie krzywdź ta nikogo. Niech wikańska rada waszą pójdzie drogą. O. Tenka dzisiaj tutaj poradami rzucę. No bo przecież muszę coś gadać przy tym malowaniu, nie, słuchajcie. No dobrze, co ja się tu będę, no, że nie. Jesieniarsko. No jesieniarsko. Samhain Halloween dziady. Samhain Halloween dziady. W tenże sposób. Tu piszę. Niektóre komentarze w tym filmie zostały zablokowane, by chronić wrażenia członków. A zawsze tak pisze, wiesz? Tak. Jak tam ktoś coś odwali. Przecież my sobie tu zawodowo radzimy. Ale możecie mi pisać brzydkie rzeczy. Ja nawet nie zauważę, ja jestem skupiona na tym, co tutaj maluję, żeby poza linię za bardzo nie powyłazić. Mówiąc o rzeczach nieidealnych, no staram się jak mogę. Staram się jak mogę. No i teraz tą świecę zrobimy jakimś kolorem takim, żeby był sensowny w sensie kolorystyki halloweenowej, nie? Może weźmiemy jakieś brązy. Słuchajcie, mam bardzo fajne mazaki brązy. Kupiłam je w Paper Concept i teraz gdzie? W Gdańsku. Bo ja, jak są Paper Concepty, to odwiedzam wszelkie możliwe, bo lubię. I w Gdańsku byłam w forum, znaczy po drodze. I se weszłam, i se... Też, bo byłem tylko w dwóch. No, no nie, no ale mówię, że te akurat są z tego. Zaraz wam pokażę, tylko widzę, że mam pomarańczowszy pomarańcz. I mogę zrobić... Niby cieniowanie, wiecie, udawane cieniowanie. Uczta się po brzegach, wygląda jakbyście wiedzieli, co robicie. Boże, jak pięknie ludzie czasem malują, słuchajcie, uwielbiam, patrzę. Ale w ogóle pani akwarelami nauczyła mnie malować ducha. A wiecie, co jest? Teraz to jest tyle tutoriali, a czy zaczynał. To jest YouTube'a nie było. Nie było internetu, tylko rodzina wiedziała, że wariat, nie? Dobra, tu mamy ten. To jest kuretake. Lubimy kuretake, brasze. Także tak. O, w Wartkowicach ponad 21 stopni, na łąkach rozlewiskach żurawie. Pięknie. Pięknie, cudownie. Ja nie wiem, ile jest stopni tutaj, ale wam powiem, że się zaraz dowiem, bo zaraz po live lecę i mnie nie ma. Bo trzeba troszkę pożyć, w sensie kończy się, płateczki się skończyły,
Nie będzie co iść na śniadanie. Trzeba kupić płatki. Potem w tym muszę zobaczyć koniecznie, bo w Pepco pokazywali, ja już mam wszystkie wieści dam, bo jak ja oglądam TikToka i mi się coś przytę, to wam mówię, że pokazywali, że są te kubki fajne halloweenowe, ale pokazywali w Sinsayu, że są świetne w ogóle takie decoration filcowe i ja nie wiem, czy ja dla dzieciaków na plastykę coś tam, coś tam. Także ja muszę to zobaczyć, cenę łamane przez jakość, więc chciałam wlecieć do Sinsaya. A jako, że wszystkie tusze do rzęs naraz, jak zwykle, bo przecież nie można pojedynczo, nagle zrobiły się twarde, to muszę wejść jeszcze do Hebe, bo jedyne tusze ja już próbowałam, słuchajcie, różnych. Ale musimy farby jeszcze kupić. No i farbę do włosów rudą, bo jak to nie być rudym? Nie można. Więc wszystkie możliwe tusze do rzęs, ten, a ja uwielbiam Essence i to jest mój... Tak. Mówisz, że masz pufie jakieś na taki? Tanie, w pufie tej koło Albercika z rzeczami do treningów. Jak ktoś nie wie, co to jest Albercik, to jest półka z Ikei, która mieści wszystko. Alberciki na pisaczki na przykład. Alberciki na pisaczki, bardzo ważna rzecz. Dobrze, słuchajcie, i tak wyszło, że mamy sobie jakieś tam już ozdobniki. Myślę, że to, wiecie, można naćkać. Ja lubię, a czasami nie lubię. Dzisiaj nie lubię. Dzisiaj jest nastrój, nie lubię. Naćkamy. Bo tak to się musi świecić, błyszczeć, dzwonić i jeszcze, nie wiem, z daleka odbijać lustereczkiem wszystko. Ale zrobimy teraz myczek. To nie będzie pomarańczowe, znając życie. No ale niech będzie. Zaznaczę sobie te tytuły tutaj, no nie? Tutaj miała być, że magia. A właściwie to jest bez tytułu, to niech tak będzie. Tak na dwie kratki sobie pozaznaczam. Już nabierze takiego wyglądu, wiem, co pisałam. Staram się trzymać w tych, słuchajcie, halloweenowych kolorach, żeby nie było, że tam jakieś, wiecie, są odstępstwa. Bardziej wyszedł czerwony niż pomarańczowy. Skówka zmyliła, ale damy radę. I za karę wezmę żółty w takim razie, jak znajdę jakiś żółty. Tak jak wam mówiłam, aha, używam Tombow 856. Natomiast jeśli chodzi o żółty, to on jest pomarańczowy, słuchajcie, to jest boska niesprawiedliwość. Ale taki jasny w miarę. Dobra, a zobaczcie, skówka normalnie. I zrobię sobie... O. To już będzie... Aha, tu nie... To już będzie w miarę ogarnięte. No, widzicie, jak się zrobiło tabelkowo, a tak się wydawało, że nieład i normalnie zło wszelakie, a tak nie jest. Teraz chciałabym wziąć szary, żeby porobić... Wszyscy wiemy, co cienie. Jak zwykle nie wiem, który. Dobra, ten chciałam ciemniejszy. Tombow N65. Ponieważ iż dodanie nierównego, ale zawsze cienia powoduje wydobycie głębi. Pamiętamy, że cienie staram się dodawać po jednej stronie. Ja wiem, że tłumaczę, jakbyście nie wiedzieli. Ale... Wiecie co, jakby ktoś tak ze mną usiadł i zanim ja się zorientowałam, o co chodzi, mi wytłumaczył, to ja bym też była wdzięczna, jakbym tak jak krowie na rowie, bo sam dochodził do rzeczy, jak zwykle metoda prób i błędów, dramy, jakieś w ogóle straszności, a tak to by ktoś przyszedł, powiedział, wiśnia po jednej stronie. Ja nie mam takiego zmysłu artystycznego, żeby wiedzieć, wiecie, ludzie to mają, a to muszę łopatologicznie... Dobrze, teraz tyle tych tutoriali. Ja nie wiem, ludzie narzekają na ten internet, ale jak człowiek ma olej w głowie,
to tak piękny sposób może ten internet wykorzystać, że to wszystko jest, gwasze, akwarela, coś, krok po kroku, rozrób tyle farby, zanurz taki pędzel, zrób coś tam, coś tam. I ty normalnie masz artysta, artysta. I rzeczy wychodzą. No, a tak to Toczek miał jedną książkę, tam były rysunki, tam jakaś postać ludzka, łapania proporcji, dramat, nic nie wiedziałam. Mam lekko tempo. Fajnie wygląda Samhain, prawda? Mam nadzieję, że tak. Tutaj oczywiście jeszcze wycieniuję moje blady liters. I one też będą takie bardziej... Patrzę, że znowu będę musiała obciąć live'a na YouTubie. Już jesteśmy ponad godzinę grubą. No, ale wiecie co, ja mogę z wami siedzieć. Naprawdę, jak mam tylko chwilę czasu, jak widzicie, gęba mi się nie zamyka. Chociaż normalnie, jakbyście się ze mną spotkali sam na sam, to jestem cichutka. Już strasznie się wstydzę ludzi. Ale roboty swojej się nie wstydzę. Tak, czyli mamy tutaj. Jeszcze przy dynkach dodamy jakieś tam... Nie wiem, odkąd ten cień zacząć, żeby głębi nabrało. Coś tam maznę. Słuchajcie, żeby nie było na takim... Wiszę sobie... tym i nie bardzo wiem, co ze sobą zrobić. Dobrze jest. Tutaj damy jakiegoś cienia. Trochę. Wyprało się? Tak, to jest problem. Dobra. Długo wybierało. A, bo tam tu jest naklejka. No tak, bo tam trzeba się dostać. Czyli to, ale to wygląda jak naklejka. Zacność. Zacność. Dobra, i teraz moje ramki. Co wygląda jak naklejka? To, co ja namalowałam. Piękne to jest. No, to dobrze wygląda. Ja nie mam w ogóle talentu. Ja też nie, tylko że latami się uparłam, że i tak będę. I właśnie tak to wygląda. Dobra, teraz bym chciała jakiś ciemny brąz. Też użyję tego kuretake jakiś tam jakiś. Oni mają pewnie numery, nie? Tylko gdzie to kuretake ma numery? A, wiecie, jak ja wybieram na łoko. Na moko i zrobię sobie, wiecie co? Coś, co udaje ramkę. Idę w brązy, no bo to jest kolor Samhain. Dynia, brązy, tu się wszystkie takie rzeczy lekutko zgadzają. O. Takie objęcie w tej księdze cieni. A czy do tego pasuje, nie? Grzybek. Grzybek bardzo. Tam jest jeszcze cały. Nie, spoko. Ja wiem, do Samhain grzybek bardzo pasuje. Ja po prostu lubię grzybki, ale to ja się tak zachwyciłam, że jest. Co ja bym tu jeszcze mogła tak ogarnąć, powiedzcie wy mi, czy to już do zostawienia? Można by było jeszcze popstrykać jakieś nietoperze. Poczekajcie, jak wygląda kształt nietoperza. OMG. Taki, wiesz. Czyli ja wiem, że taki królik, Batman, no ale... Nie. Mamy to. Nie, może być. Gdzieś walniemy parę czarnych akcentów. Patrzcie, następnym razem może jakieś stempelki wyciągnę. Nie? Mój klej jest do... Niestety... Kleje bywają. A wiem, co jeszcze walniemy. Słuchajcie, najprostsza rzecz ever. A daje efekt... Bo ten nietoperz wygląda, jakby miał kostium Batmana na sobie. Nie pytajcie, ale to nieważne. Jest nietoperz. Jest sroka na paralotni, jest sroka na paralotni. Whatever. Słuchajcie, pajęczyna. To jest najprostsza rzecz, którą można ubzdrzyć wszystko. Sroka na paralotni, jak nic. Whatever. To nie. A pajęczyny się nie da, znaczy da się, wszystko się da. Nie da to się, tylko wiecie, co ja zawsze powtarzam. Otworzyć parasola w wiadomym miejscu. Aczkolwiek jakby był mały parasol, a wiadome miejsce nieco większe, to kto to zgadnie. Słuchajcie, zapajęczą trochę, żeby tu było tak bardziej creepy.
pięknie ci te świeczki wyszły. Przepraszam. Już kończę. Nasz pajęczyna to jest coś takiego, co naprawdę ciężko spić. A nie będzie tak łysą, nie? Ja tu chciałam miskę. No. Mamy tu. Możemy tu jeszcze puścić. Zakamuflować, że to są. No, wiecie co, że jeszcze faktycznie to jak będziemy tak częściej robić, to jeszcze powyciągam te tusze. Nie wiem już gdzie, bo ja tutaj już siedzę na mazakach. Siedzę na mazakach. I pańczyna może być takim byle, gdzie rzucisz, a tam jest. Nie? To jeszcze, ta strona, to jeszcze wam powiem szczerze, że jeszcze ci prosi o jakieś dynie. Będziemy siedzieć 3 godziny, matko, a ja powinnam już wyjść. Bo będziesz musiała tak skrócić wtedy na TikToka. Na TikToka to chyba nie wrzucę, tylko wrzucę zajawkę. Niech już każdy na YouTube, bo już też nie będę skracał, mi się to renderowało 300 godzin. Dobra. Zobacz, widziałaś tak? Wisienka. Obrazek. Mhm. Dobra, słuchajcie, to chyba tak. Nie, jeszcze tutaj poprawię tym kawałkiem kolorystyki dyniowej. Ja wiem, nie, że tutaj by można było jeszcze naprawdę podorysowywać, ale kończę dlatego, że generalnie no, zaklęcia są podane. Ponad godzinę sobie posiedzieliśmy, więc jak gdyby mogliśmy sobie trochę to posłuchać, a pogadać bardziej, to tak wygląda. Ania mówi, że pajęczynkę masz do. Nie wiem, czy teraz pisała, czy kiedyś. Jeszcze wam nie umieszczę tego na mediach, bo ja jeszcze sobie pewnie coś domaluję, jak wrócę z eskapad i zrobię filmik informujący w ogóle. Ale przyporządkowania mam nadzieję spisaliście, mam nadzieję, że miło ze mną czas spędziliście, kochani i kochane. Dajcie na koniec serducha, jak możecie. I co? I będziemy się w sumie żegnać, sprzątać i wyruszać. A zdjęcie, czy w ogóle filmy, to wam powrzucam pewnie wieczorem, w nocy. Najlepszy czas pracy dla wiedźmy. Jeszcze sobie tutaj dokończę, bo jeszcze widzę parę rzeczy, w których chciałabym elementy Samhainu umieścić. A już nie będziemy godzinami siedzieć. Najważniejsze, że są zrobione co? Przyporządkowania Samhain. Buziaczkuję was bardzo mocno i pierwszego wyłączę sobie YouTube'kę, jak znajdę myszkę, znalazłam w tym, nie mówimy burdlu, nie wolno mówić burdlu, w tym bałaganie, także papa, mój kochany YouTube'ku. Hej dziewczyny. I żegnam się z TikToczkiem, będę dawała znaki oczywiście, kiedy jakieś live znowu z budowania Księgi Cieni. Jeżeli chcecie z nami popracować, to filmy też będą się sukcesywnie znajdować na YouTube, Joanna Wiśniewska-Wróżka, taki kanał, ponieważ iż na TikToku tylko do godziny, a tutaj już siedzimy półtorej, także buziaczkuję, półtorej, nie, godzinę 9. Buziaczkuję was bardzo mocno i do zobaczenia i papa, i znowu muszę się nauczyć, gdzie was wyłączać. Pa, pa, pam. Pa, pa.